Cześć, siemano, z tej strony Ratel, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin Dziki Gon. Gadać z tobą nie będzie. I no niestety kurczę, musimy... Znaczy ja muszę nagrać znowu z rzędu, bo nadal nie skończyliśmy tej misji. Misji? Nie misji. No tej akcji, co mamy tutaj ogarnąć. Jeszcze w ogóle jedną rzecz sprawdzę. Bla 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 bla. O masz. Sorry, że cię wystraszyłem. Nie ten przycisk. Nie bój się. Macie coś ciekawego pod tym kwasem? A zależy czego szukacie. Rzućcie okiem. Chcę zobaczyć te karty twoje, nie? Katapulta. Siła jednostki 8. Ja nie mam katapulty? Manekin do ćwiczeń. Manekinu nie mam. Komandos. A mnie nie jesteś nawet. Nieważne. Dobra. To nic. A szkoda, że ci nie mogę posprzedawać tych rzeczy, nie? No dobra, bywaj. Trójka. Bywaj. Gdzie są jacyś Nilfgaardczycy? Jeszcze. Tu wszystkich popytałem. Na zewnątrz? O! Już sobie wypiłeś? Mhm. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Oj, oj, oj. Nie zostanę tu na długo. Może i nie, a może zostaniesz tu na zawsze. Dwie piędzie pod ziemią. Ała. Fuck. Dawaj, a nie mogę. O, masz. Wow. No czemu ten koń tu? No i masz, hita. Ała. Kurna, czemu nie sięgam go tym super ciosem? Dobra, to ja będę małymi ciosami walić. Mogę was przeszukać? Nie mogę, nic nie mieliście. No dobra. Hej. Okej. Ej, 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 ej. Ubiłem ludzi. Tak? W czym rzecz? A, okej. Na razie. Ty, co się dzieje? Ludzi zbiłem tu. Ej, nie mogę przejść, koniu, coś ty zrobił? Może czarnym o tym powiesz? A, nie wiem. Ja pierdziele, coś ty zrobił, koniu. Nie mogę. Ja pierdziele, koniu. No nie. Nie wierzę, gra mi się zbugowała. Wow, nie wiem jak to zrobiłem. Urwę ci łeb i nasram do szyi. Psi synu! Ale mili jesteście. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaraz wzięli na wiedźma. Znowu się... Dziękuję za ra... Ludzie różnie gadają o wiedźmi. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Pod... Co masz? Znaczy, no co? Tak nie stać pewnie, ale... takie średnie te rzeczy. Ale to kupisz. Wybornie. Chociaż właśnie służy do tworzenia przedmiotów.
Może to ja tego nie będę w sumie sprzedawać. O, syf można sprzedawać. Gdzie się syf znajduje? Eliksir, oleje, petardy, broń, zbroje. A to co? Przedmioty fabularne, inne. Dobra, no nie mam co sprzedawać na razie, bywaj. Uważaj na siebie. Zrobię sobie pracę i upoluję niedźwiedzie. Ej, bo ja nie wiem naprawdę, co mam jeszcze tutaj robić. Szukasz kłopotów? Ale fajno, rzeczy tu znajduję. Kurde, ale ja... Kwiatki mogę pozrywać. Lubisz świerszcze? Gryziesz czy połykasz? A ja dziś dostałem fajkę chleba! Dobra, tamtych rzeczy nie przeszukam akurat, bo strażnicy się na mnie zdenerwują. Ale kwiatki pozbierane. Co plujesz na mnie, to kradnę wam tutaj ten. Ale, o, dziękuję, no. Tak to ja mogę. Co? Dobra, nie wiem co my. Dzięki za rzeczy. Ale ja nie wiem dalej, gdzie mam iść. Gości wuj, wychylisz ze mną kufelek? Od teraz derwar. Derwany. Suszone owoce, no mi się przydadzą. Coś ty powiedział? Kto się takie? No, ciężko. Słuchaj mi łasz, nigdy tej prześpiewki. Co tu mamy? Ludzie, każdy, który pragnie wolności. Dobra, weźmy w sumie wszystko i się ten przeczyta. Ej, no! Okej. Jeszcze tu kowal jest. Ciężko to było. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać, plują na mój widok, a teraz to... Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. Kocie oczy. Łoci kota. Za chatą mówisz? A za chatą to mamy tutaj. Czekaj, gdzie jest twoje za chatą?
tu spłonęło. Lubisz świerszcze? O, coś czy mi się wydaje? O, jest. Okej. Na przednówku tatarak będziemy żreć. Całe ziarno nam zabrali. O nie, będę widzieć. Kurna, w sumie właśnie. Mogłem zbadać najpierw. Ślady butów. Męskie, duży rozmiar. Znowu mi sarny drzewka poobgryzały. Ale w tą stronę poszły, tak? Znaczy są ślady. Biednie, głucho. Śmierdzi. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. No właśnie. Co teraz? Mam szukać buty? Butów? Parę? O! Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce, ale zdołał uciec. Z tego wszystkiego zgubił buty. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Okej. Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na skrzydki wiedźmarka, szukasz kłopotów? Co akurat polował w okolicy. A że ten coś ma taki... Ślad się urywa. Ale mogę go poznać po ranie. No cześć, widzieliśmy się dzisiaj. Ślady pazurów utopca, to musi być on. Paskudna rana, wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Nie mam mowy, goście. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. No i wód. Szybciej. Muszę przeprosić. Iść przeprosić. Lubisz świerszcze? Gryziesz czy połykasz? Boże, on będzie tu już 2 lata. Mieniec. Dzisiaj misja poboczna, jak widzicie. Dzisiaj misja poboczna i będziemy generalnie właśnie, nie powiedziałem tego chyba jeszcze w pierwszych odcinkach, że będę nagrywać misje fabularne i poboczne, także odcinków będzie mnóstwo. Naprawdę mnóstwo. Także... Jakieś wieści z Wizimy? O masz, nowe doszły? Dzięki. Chodź, chodź! Ja dam swoje wiem. Elze czarnym się oddaję. Kurwa. Ty, nie podobasz mi się białe włosy.
tata też miał kiedyś miecz. Mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. No i dobrze. Boże, a ten... Nie wiem, czy jakbym go pobił, to by szybciej był? Ja pierdzielę. A dobra, wystarczy, że sam dobiegnę. Pobudka! Co? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Filip, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Ajajaj. Surowa kara. Surowa kara. Ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych, jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. O. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Tylko 20 koron dostałem, to lipa trochę. Jakieś materiały, ty. Schemat. Okej. Okay. Aksikwen. A to drogie jest straszne, w nas nie stać. Nieważne. O właśnie, bo wzięliśmy syf. Gdzie ten syf się przetrzymuje teraz? No nie tu chyba. Dobra. Na razie nie chcę nic, bywaj. Bywaj. Okej. Okej, fajnie. Cisza, morzu, cisza, a na naszą ojcowiznę osadników z nim. Daleko bardzo. Bez Wesemira mam tam jechać? Chyba tak. Nie. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku i widzimy się już w następnym. Trzymajcie się, cześć, cześć!